Witam ponownie. Dzisiaj znowu mamy fajną pogodę, dlatego jest okazja, żeby przewietrzyć sprzęta. A dzisiaj chcę podjąć temat jazdy z dzieckiem. Także dzisiaj jedziemy we dwójkę. Tu dzisiejsza moja pasażerka. I zobaczymy, jak to przygotować się do jazdy na motocyklu z dzieckiem, naszym kochanym dzieckiem. Także zaraz wam pokażemy strój, ubieramy się i jedziemy dzisiaj na przejażdżkę zdobywać pierwsze szlify w jeździe na motocyklu. No i moi drodzy, no podstawowy element ubioru obowiązkowy, tutaj tego w żaden sposób nie da się przeskoczyć, czyli kask. O proszę, tutaj Siulinda ma już swój kask przetestowany. Dobra, następnym elementem, ponieważ najczęściej jeżeli się coś dzieje, wysuwamy w pierwszej kolejności ręce, więc rękawice takie dłuższe za nadgarstek, żeby fajnie tutaj się wszystko ułożyło. No i co dalej? Kurteczka, tak? Kurteczka, Tocha tutaj preferuje skórę, więc trzula, mamy kurteczkę i do kompletu spodnie. Spodnie fajnie, bo spinane z kurtką. Także mamy komplecik. No i buty. Buty pod kolor sobie znalazła. Także fajnie wysokie za kostkę. W miarę bezpiecznie. Są ze slajderami, ale myślę, że w przypadku Tochy te slajdery będą na razie bardziej dla ozdoby, ale jest ochrona łydki, kostki, sztywne pięta. Także ubieramy się i ruszamy w drogę. No i moi drodzy, Tocha gotowa. Tak prezentuje się w całości. Modelka gotowa do jazdy. Także zapinamy zamki, ubieramy się do końca, grzejemy maszynę i ruszamy na przejażdżkę. Moi drodzy, została nam jeszcze jedna sprawa. Sprawa komunikacji z naszą pasażerką. No póki co Tośka nie ma jeszcze interkomu, ale tutaj omówiliśmy sobie gesty, jakimi się będziemy w czasie jazdy porozumiewać. No takie najbardziej uniwersalne to klepnięcie w ramię, kciuk w górę, kiedy można wsiadać, kiedy zsiadać. No i póki co porozumiewamy się gestami, a o jakiejś komunikacji elektronicznej trzeba będzie w najbliższym czasie pomyśleć. Ruszamy. No i moi drodzy, jedziemy. Początki jazdy nieco trochę ostrożniej, ale już pierwsze zakręty. Jedziemy, jest dobrze. Tośka nie boi się. Umie jakby złożyć się razem z kierowcą. Pierwszy moment był taki dosyć ciężki, bo leżała na mnie, więc odczułem to od razu na rękach, ale jakby po krótkim wytłumaczeniu, o co w tym chodzi, daje sobie radę, siedzi już wyprostowana, czuje się dobrze na motocyklu, tutaj kciukiem mi wskazuje, że jest wszystko dobrze. No i co, moi drodzy, jedziemy. Dzisiaj wymyśleliśmy, że pojedziemy na obstawę weselną, także niech uczy się, jak to można motocyklem sprawić frajdę również innym osobom. A póki co jedziemy, no i patrzymy, jak to wszystko będzie wyglądało w czasie jazdy.
Tutaj wyjechaliśmy już na trasę, więc jazda no, zdecydowanie szybsza. Wymijamy, wyprzedzamy samochody. No, zupełnie inne odczucia. Myślę, że Tośka siedząc z tyłu też czuje ten wiatr we włosach, wprawdzie w kasku, ale mimo wszystko. No i co? I co? No jedziemy. Jedziemy. Ciągle kontroluję, czy wszystko w porządku. Jednak ten kciuk w górę mnie tak utwierdza, że można jechać dalej, że jest wszystko dobrze. No i co, moi drodzy? No jest fajnie, fajnie. Cieszę się, że Tośce się podoba, że no nawet te większe prędkości jej nie wystraszyły. Dochodzi do tego wyprzedzanie samochodów. No to na motocyklu jest zupełnie inne odczucie, ale uśmiecha się, widzę w lusterku. No i pokazuje, że wszystko w porządku, więc możemy jechać dalej. Powoli dojeżdżamy na miejsce zbiórki, tam gdzie będziemy za chwilę spotykać się w grupie u pana młodego. Od pana młodego ruszamy do pani młodej, później do kościoła i na salę. Tak dzisiaj wygląda plan obstawy. No a póki co jedziemy.
Prowadziliśmy Państwa młodych na salę. Młodym życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. My już zmierzamy w stronę domu. Tutaj koledzy odbijają, a my jedziemy już dalej. I w tych okolicznościach przyrody całkiem pięknych i sympatycznych. Wracamy do domu. Fajnie było. Ja jestem zadowolony. Tośka tym bardziej jest zadowolona. Dopytuje, kiedy kolejne wyjazdy. Cieszę się, że załapała bakcyla, że jej się to podoba. No i że możemy wspólnie tą pasją się cieszyć. Pozdrawiamy i jedziemy do domu. Zakończyliśmy naszą wycieczkę dzisiejszą, pełną wrażeń. Nawet nie przypuszczaliśmy, że dzisiaj tak na bogato. Pierwszy wyjazd Tośki i załapała się na obstawę weselną. Powiedz, Tośka, jak wrażenia z jazdy? Kciuk w górę czy kciuk w dół? Kciuk w górę. Super było. Jak polecasz wszystkim swoim rówieśnikom jazdy na motocyklu? Tak, bardzo polecam. Tośka jeszcze wciąż 9-latka, ale już niedługo 10-latka. Zaczyna swój pierwszy sezon motocyklowy. Także pierwszą jazdę taką konkretną mamy za sobą. Dzisiaj zrobione 150 km, chociaż no, jak to na obstawie weselnej, było więcej czekania jak jeżdżenia. Ale trochę też było jeżdżenia, zobaczyliśmy inne motocykle. Trochę poczuliśmy spaloną gumę. No. Spaloną gumę. Chłopaki trochę zagotowali swoje maszyny, ale było fajne wrażenia. No, Państwo młodzi też przewidzieli, że może być taka młoda motocyklistka i w prezenciku co dostałaś? Czekoladę. Dzisiaj czekolada powędrowała do Tosi od Państwa młodych, także pozdrawiamy. Życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, tak? Tak. No i polecamy jazdę z dziećmi na motocyklu. Jak widać, sprawia to dużo frajdy. Przyjemności i frajdy. Także fajnie. Będziesz jeździć? Tak. Tak, strój się spisał. No. Dogrzało trochę słoneczko? Tak, bardzo, strasznie gorąco, a szczególnie jeszcze w tej skórze, to już w ogóle. Dobrze, że biała, a nie czarna. W czarnej przygrzewa jeszcze mocniej. No niestety kaski mamy czarne, ale nie było tak źle. Jeździło się większe upały, także te największe upały jeszcze przed Tośką. No cóż, będziemy jeździć, nie odpuszczamy. Trzeba być twardym, a nie miękkim, nie ma miękkiej gry.
Także pozdrawiamy szerokości, lewa w górę i do następnego spotkania. Tak jest. Jeśli podobał Ci się film, zostaw lajka, zasubskrybuj. Będzie to też dla mnie informacja, że są osoby, które chcą to oglądać.